Witajcie, dziś się przychodzę z recenzją książeczki pani Magdy Łucjan. Są to Dzieci getta, ostatni świadkowie zagłady. Przede wszystkim prawdziwe historie i pozycję mam od wydawnictwa Znak Horyzont. I zaczniemy tu może od cytatu. Ta książka nie jest ani łatwa, ani przyjemna. Składa się z relacji z piekła na ziemi, bo granice każdego z gett były granicami życia i śmierci. Słuchajcie, chcę, byście wiedzieli, że w tej książce nie znajdziecie tylko rozlewu krwi. Bo z początkiem historii zaczniemy poznawać owych bohaterów od ich dzieciństwa. Dowiemy się, gdzie mieszkali, ile mieli rodzeństwa, kiedy się spotykali i co sprawiało im przyjemność. Wiecie, zupełnie jakby los w pierwszym momencie chciał im dać wszystko, co najlepsze. Może wynagrodzić to całe zło, które później będą mieli. Ukazać świat czysty i właśnie taki pełen miłości. No i kiedy nasi bohaterowie o tym opowiadają, aż trudno uwierzyć, że to wszystko miało miejsce. Opisują to swoimi słowami, w których płynie dobroć, no i tęsknota. Ich pierwsze wspomnienia są miłe. Dopiero potem następuje nagła ulewa, przemieniająca się w burzę z gradem i trąbą powietrzną, która niszczy nie tylko ich wspomnienia, ale i życie 6 milionów ofiar. Słuchajcie, nie tylko nasze opisy, ale i zdjęcia są przerażające. No nie nasze, dalsze w ogóle, wszystkie w całej tej książeczce. Zdobią średnio co trzecią stronę, wywołując w nas okropne uczucia. Ból ukazany na zdjęciach jest no niczym w porównaniu z opisami, które przedstawiają nam sami bohaterzy. Oni nie bawią się tutaj w ceregiele. Przedstawiają fakt po fakcie, od pierwszych ograniczeń do brutalnego mordu. Przeczytacie o płaczu, lamencie małych dzieci i wrzasku rodziców, kiedy były im odbierane. O kamiennych komnatach i dymie, który pozbawiał ich oddechu, podduszając coraz bardziej. Przeczytacie o tym, czym byli karmieni, gdzie to się odbywało i jak często. I pamiętajcie, że nasi bohaterowie byli w różnym wieku, dlatego każdy z nich zapamiętał zupełnie inne szczegóły. Czy mają zatem dla nas jakieś przestrogi? Słuchajcie, tutaj przeczytam wam cytat, już na koniec. Młodym ludziom mogę powiedzieć, że najważniejsze są prawda i świadomość tego, co się wydarzyło. Tego, co się działo podczas II wojny światowej, tego, ilu ludzi zostało zamordowanych z zimną krwią, by wiedzieli o fabrykach śmierci, o wysokich murach gett, od śmierci głodowej i polowaniu na ludzi. A także o tym, że cały świat zaakceptował ten potworny mord, a wnioski muszą jednak wyciągnąć sami. Słuchajcie, to jest naprawdę piękna i bardzo, bardzo przejmująca książka. Tu nie ma co więcej opowiadać i ją po prostu trzeba przeczytać. Aż szok. Czasem nie wiadomo, co dalej powiedzieć. Jak widzicie, w twardej oprawie bardzo dużo zdjęć staram się jakoś tam w miarę pomalutku wam pokazywać, co tutaj jest pokazane. No zdjęcia naprawdę niektóre są wzruszające, inne przerażające. No i przede wszystkim na początku widzicie, no oni się żegnali, tu już był na nich napad. Byli schwytani przez wroga. Podpalane domy. Coś strasznego, naprawdę. Książkę można bardzo przeżyć. Bardzo, bardzo. Ja wam polecam, żebyście właśnie wiedzieli to, o co prosią nasi bohaterzy tej książki. Bo oni chcą, żebyśmy o tym nie zapomnieli, żebyśmy o tym pamiętali, a nie po prostu, żebyśmy to zaakceptowali. Dobrze, było źle, to mieli źle, teraz jest lepiej. Nie, mamy pamiętać o tym, że były takie czasy, że było źle, że wiele osób umarło, wiele osób cierpiało właśnie za to, żebyśmy my teraz mogli żyć sobie dalej, spokojnie. To jest jedna wielka tragedia i jeżeli ktoś wam powie, że te czasy były i nie wrócą, to nawet nigdy nie możemy być tego pewni. Bo nigdy nie wiadomo, czy te czasy nie wrócą, czy znowu nie przyjdzie komuś stracić po prostu tyle osób. Książka jest mega. Bardzo ją wam polecam, żebyście po prostu nie zapomnieli. Pa, pa.